Złe wieści. Zaglądałam już do alejki. To jedyna droga, a roi się tam od trupojadów. To akurat niewielki problem. Nie zabijaj! Nie zabijaj! Nawet po bitwie pod Brenną ich tyle nie było. Od miesięcy żrą ofiary plagi. Zwabiła je pożoga. Tam jest ich więcej. Czym mogę służyć? Używasz krasnoludzkich technik kowalskich? Nigdy! Nieludzkie wynalazki mogą być inspirowane przez siły diabelskie. Wiadomo wszak, iż nie ludzie do plugawych bożków się modlą. Nie jestem inkwizytorem. Poza tym chodzi mi o techniki kucia stali. Mogę tylko powiedzieć, że zdarzyło mi się widzieć krasnoludzkie broszury dotyczące technik kowalskich. Czym mogę służyć?
Czym mogę służyć? Morwood, stać! W całym tym bajzlu brakowało jeszcze tylko wiedźmina. Łaskawy panie, proszę o coś do jedzenia. Nie jadłam od tak dawna. Dziękuję panie. Nie jadłam od dawna. Jesteś wiedźminem, więc posłuchaj mojej opowieści o cmentarach. Ta wiedza może ci uratować życie. No tak, w całym tym bajzlu brakowało jeszcze tylko wiedźmina. Jesteś śmieszny. Czym mogę służyć? Dziękuję. Bywaj.
różne widziałem dziwadła, ale takiego cudaka jeszcze tutaj nie było. Co mamy robić, jeśli nie walczyć? Co mamy robić, jeśli nie walczyć? Jesteśmy wojsko czy pierdolona straż? Jesteśmy wojsko czy pierdolona... Płacą mi za ochronę, nie za gadanie. Geralt! Bywaj. Gniję za życia, a ten dom będzie moim grobem. Jestem trędowata. Pieprzymy, choróbska. Nie czuję. Szczesnę w tej norze. Odstąp! Nie widzisz, że jestem zarażona. Może to nie jest najlepsza droga. Z dwojga złego wolę zabijać potwory. Nie chcę się mieszać w cudzy konflikt. W takim razie to jedyna droga. Ruszajmy.
coraz gorzej. Wytrzymaj. Widać już wyjście. Wynośmy się stąd! Racja, jej już nic nie pomoże. Niebawem dotrzemy na bagna, tam powinno być bezpieczniej. Bah, to było straszne, nigdy się tak nie bałam. Byłaś dzielna. Bez ciebie nie dałabym rady. Gdzie cię odprowadzić? Mam kilka spraw do załatwienia. W pobliżu znajduje się jaskinia druidów. Tam będę bezpieczna. W czym ci zawiniłam? Proszę, błagam. Nie. Za róża! W czym ci... Wiedźminie, nic ci nie jest? Żyję. Nadeszliście w samą porę. Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu. Jestem Jakub de Aldersberg, mistrz zakonu Płonącej Róży. Geralt z Rivi. Jak zauważyłeś, jestem wiedźminem. Wiem, kim jesteś i znam twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśnij, proszę.
Geralt z Rivii prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbiera mi się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, Wiedźminie, uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne, kto jest człowiekiem, a kto potworem, jak rozpoznać zło i jak je pokonać. Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach i choć nie wszystkie twe czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie wielkiego mistrza zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Brzmi pięknie. Szkoda, że tak niewielu jest obecnie prawdziwych rycerzy. Właściwie dotąd jeszcze żadnego nie spotkałem. Mylisz się. Wielka szkoda, że straciłeś pamięć. Mógłbym ci wówczas przypomnieć. Rozumiem, że Siegfried uznał za swój rycerski obowiązek donieść o moich prywatnych sprawach. Mylisz się po raz kolejny. Siegfried, syn Ejka z Danel, nie jest plotkarzem. Jeśli powiedział mi o tym, to tylko z chęci niesienia pomocy. Moja wiedza pochodzi z innego źródła. Mogę wiedzieć, jak ma na imię to źródło? Nosi wiele imion i jest kapryśną kochanką. Już wiesz? To magia, Wiedźminie. Ta. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw. Skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat, porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna. Świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów. Świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara. Świat jasnych zasad i ideałów. To właśnie jest zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy, chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. Rozumiem, że idea nie obejmuje neutralnych wiedźminów. Mam nadzieję, że piękna wizja nie zmieni się w koszmar. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie czas, zrozumiesz. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług? Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu, nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wyzima czeka. Bywaj. Idę do jaskini druidów. Tam znajdę leki, których potrzebują moi pacjenci. Pójdę z tobą. Nie, nie trzeba. Po tej rzezi nie zostało tutaj chyba wiele potworów, a ty masz ważne sprawy do załatwienia. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Ludzie to dziwne istoty. Do zobaczenia, Wiedźminie. Dokończymy nasz rozmowę. Do zobaczenia. Spalili miasto! Jesteśmy zgubieni!
Panie, nie widzieliście może mojego syna? Włosy koloru słomy, piegi na nosie. Szkrab taki, 12 wiosen jeno. Przykro mi, nie widziałem go. Dzień i noc tu ogień palę, żeby mógł drogę odnaleźć wśród mgieł i moczarów. Synek mój kochany. Mam nadzieję, że go odnajdziesz. Szukam strzygi, która ma tu ponoć swoje legowisko. Widzicie, panie, ten kościół stary na wzgórzu? Tam, w krypcie, strzyga mieszka. W nocy się budzi i biegnie krwi szukać. A ciebie nie rusza? A raz jeden podbiegła do ogniska, alem się nie ruszył. Wszakże to ogień dla mojego synka, żeby nie zbłądził po nocy. Potwora spojrzała na mnie, jakby się zawahała i poleciała dalej. Od tej pory mnie omija. Ciekawe. Ale widziałem kiedyś, jak człowieka dopadła. O, strasznie to wyglądało. Opowiedz. Potem elfy podpaliły dom sąsiada, wywlekły go razem z żoną na ulicę i zakatrupiły! Mnie chcieli wcielić do wojska. Na szczęście król Foltest wrócił i weźmie nieludzi za mordę. Ja w każdym razie będę daleko stąd. I słusznie. Wiecie, co wam powiem? Dlaczego? Nic ci nie zrobiłem! Łaskawy panie... Wiewiórki w okolicy widziałeś? Teraz to one wszystkie do wyzimy poszły. Nie ludzie zatracone. Co myśmy im zrobili? Znalazłem miejsce, gdzie te kurwie syny człowieka na tortury wzięły. Zakopali nieboraka po szyję w ziemi, żeby się ruszyć nie mógł, i łeb mu cały syropem klonowym wysmarowali. A nieopodal mrowisko było, mrówy czerwone, jak kciuk wielgachne. Domyślam się reszty. Łaskawy panie. Bywaj. Dlaczego? Nic Nigdy ci nie zrobiłem! Nigdy już nie zatrudnię nieludzia. Powstrzyma... Dom spalili. Dobytek spalili. Co ja teraz pocznę? Witaj, Geralt. Foltest prosił, żebym sprawdził, jak sobie poradzisz. Widzę, że zaufanie to podstawa. Wiesz, jaki on jest. Poza tym ten potwór to jego córka. W pewnym sensie go rozumiem. To dobrze, że rozumiesz. Ale czego chcesz ode mnie? Foltest nie jest głupi i wie, że klątwa królewny to czyjaś sprawka. Nie wierzy, że sama zmieniła się w potwora. Na pewno w krypcie znajdują się jakieś dowody. Mam przekazać, że musisz je znaleźć. Foltest proponuje zacząć od sarkofagu, w którym ponoć sypia księżniczka. Spełnię rozkaz króla, a teraz pokaż mi drogę do królewny. Chodź za mną. Dlaczego? Nic ci nie zrobiłem! Nic, tylko wojna i wojna. Ależ paskudztwa. Dobrze, że już nie żyję. Zobaczysz świat, mówili. Nic, tylko wojna i wojna. Ależ paskudztwa. Dobrze, że już nie żyję.